mocno rozwalone. No i tak najbardziej to na wysokości gdzieś, no nie wiem, 50 centymetrów. No i jelenia to chyba za nisko. Raczej na pewno na jelenia to za nisko. Na kozła to raczej zbyt mocno rozwalone. Czyli myślę, że to Daniel tutaj naparzał. Tu jest jeszcze jakieś podobne. Kurczę, ciekawe, czy to niedokładnie te same drzewa obciera, co w poprzednich latach, bo to jest stare. To widać, że też jest chyba stare, bo już zaczęło zarastać. Czyli w poprzednich latach dokładnie w tym samym miejscu. No takie rzeczy robił. Tu jest buk chyba. No ale kurczę, porządnie rozwalony. No i tutaj wydaje mi się, że jest dołek rujowy. Nie wiem, czy to będzie widać, ale w tym miejscu jak zawsze gałązka nad. I tu sobie, a tu jest rozgrzebane. Nie wiem, czy widać w tą. Tylko kiedy to się działo? Czy w nocy? I zawsze, no tutaj też widać, że w tą stronę grzebał. Jest sporo tropów w okolicy. Czyli tutaj bywają. Tą gąskę na zielono drzewo nawet zaznaczone, żeby można było rozpoznać. Czyli tą gałązkę sobie jakby nosem dotyka, albo nie wiem co tam, zostawia jakieś hormony. A tutaj grzebie, słychać żurawie gdzieś tam. No gdzieś odlatują. Przespacerujemy się kawałek tamtą drogą i zobaczymy, czy coś tutaj się pojawi. Kawałek dalej od dołka rujowego, który jest gdzieś tam. Podobnie uszkodzone drzewo. Tylko tym razem tu jest chyba świerk. I też chyba był uszkadzany tak przez kilka lat, bo wydaje mi się, że to nie jest tylko w tym roku. On nie byłby tak mocno objechany, czyli mają jakby swoje ulubione drzewa, które sobie znakują. Tu jest jedno, a tu chyba drugie jest. Tu jest mniej. I to jest dosyć wyżej. I to już trochę się zabliźniło, czyli to wygląda jakby... Ale żywicy mnóstwo. Wygląda jakby... Czemu ostrość nie łapie? Wygląda jakby już to dawno było. Ale pachnie świerkiem. Tu chyba kolejny też było coś, jakiś dołek może. Gdzieś tu występują, tylko żadnego nie widać. Przeszedłem wzdłuż rzeki. Rzeczki, rowu, nie wiem co to jest. A się okazuje, że tam kilka jest jeszcze dołków, ale są takie mniejsze, jakby przysypane liśćmi, czyli nieużywane. Ten jest najbardziej taki świeży i największy, wydaje mi się. Więc wymyśliłem, że zawieszę tam fotopułapkę. Mam nadzieję, że nikt jej nie zajuma. Trochę ją zakamuflowałem, ale kurczę, nie ma tutaj lepszego miejsca i na tej chyba leszczynie. Może jeszcze coś wymyślę, żeby więcej liści tutaj dodać. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, jeśli będzie się szło z daleka. Czy będzie widać tą fotopułapkę? I plan jest taki, żeby nagrać, co się dzieje przy dołku. Czy w ogóle tutaj Daniel będzie wracał. No tu jest dołek, fotopułapka gdzieś tam. Być może jeśli tutaj ktoś będzie spacerował, to jej nie zauważy.
ma kod ustawiony, tylko ten kod to chyba łatwo pewnie jakoś tam zresetować. No ale trudno. Zobaczymy, co się wydarzy.